Siano, tutaj JJK, witam was w kolejnym odcinku z TikTokami. Jest dzisiaj ze mną Farel. Dzień wszystkich, hej! I dzisiaj będziemy oglądali najśmieszniejsze dzieci na TikToku. Możecie napisać teraz w komentarzu, co najśmieszniejszego zrobiliście w dzieciństwie. Masz coś takiego? Najśmieszniejszego? Ja mam w sumie dwie takie sytuacje. Raz z moją przyjaciółką, jak miałyśmy chyba po 4 albo po 5 lat, uciekłyśmy z imprezy takiej rodzinnej. Okay. Pojechałyśmy do jej mieszkania na strych, gdzie ciotka miała full butów i ubrań. Pomalowałyśmy się jej kosmetykami, ubrałyśmy za duże szpilki i wyszłyśmy tak na ulicę. A ja jak byłem mały i miałem chomiki i kiedy moja chomiczka się ochomiczyła, tak to można chyba nazwać, no to jak miałem 10 małych chomiczków i one już urosły. Kiedyś była taka bajka Herkules i Herkules jeździł na rydwanie, nie? I miałem taką zabawkę plastikową i miałem do niego rydwan. No to wziąłem do tego ojca tych chomików, taką wełną, zrobiłem taki uprząż, że on sobie założył ten chomik uprząż i wsadziłem 3 małe chomiczki do rydwanu. I on chodził, ciągnął chomiczki w rydwanie, rozumiesz? I gdzieś mam jeszcze u rodziców zdjęcie i wszyscy wtedy sikali, pamiętam, ze śmiechu. I jak znajdę, to kiedyś wam pokażę. Naprawdę. Trzymamy kciuki, zostawcie łapkę, jeżeli chcecie zobaczyć tą fotkę. Ja, jeżeli lubicie chomiki. A my lecimy już z TikTokami. Your kiedy twoja mama bierze żarty na poważnie, tak? Twoja mama jest głupia. She doesn't know what 13 ona nie wie, plus ile to jest 13 is. Plus 13. Mom! Mom! What is 13 idzie. Plus 13? 25? Oh my god. You're right, Scott. My mom's dumb. Oh my god, mieliśmy rację. Mama jest głupia. Nie. Mam na sobie jej buty. Nie bądź zła. Avery! Chyba siostry. Puka do niej. You like my shoes? Jaka wkurzona! Ale wiedział, jak ją zdenerwować. Supa, 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 supa! Co się dzieje? No ulubione buty, no. Na pewno nie ulubiona siostra. Klasyk. Boi się zjechać? A nie, to jest żaba! Rupuszka mała, ma rupuszko. Tak, ty byś się zakichała, zapłakała i byś siedziała pod miotłą. Jak właśnie ja się takich rzeczy boję, że to może skoczyć na twarz. To mnie przeraża. Dobrze, jej nie łyto. Pająk, jakiś robal, kalar, gada. Cockroach. Cockroach. Next. Okej. Okay. To jest jakiś ASMR. Ale pranka odwalił. ASMR! Mały demon! Jeszcze raz! Mały demon! Cio! No nie wiem, jak to powiedzieć teraz, albo nie będę tego komentował. Let's go dalej! Okej, okay. Ojciec woła dziewczynki. Za $2 się bić. Tak, chcę, zobacz, $2! Nie! Idę się bić! Tak! Pajak, dobry, ja za te $2! Wojtek Gola i Bogzel, już wiecie, do kogo pisać, nie? O następną walkę. Za $2 będą ci bili. I poszła. A, no a. Tak, na początku jest miłość, w Zakopanem, potem ej, wiecie, biją że, się szampanem. Wiecie, że moja siostra, Natalka, młodsza, ona też tak miała, że ona ciągała za włosy, jak była mała. Ona się na nas wyżywała, ciągając nas za włosy. Ona była taka mała jak tutaj, na tym TikToku, to tak. Dziecko. Faktycznie, ciągała. Okej. Okay. O kurde, młody jedzie ostro z tematem w pampersie. Trzeba jakoś zarobić na te pampersy. Jaka to jest w ogóle pora roku, powiedzcie mi, bo jest tak. Wygląda to ponuro, nie? To jest takie lato pochmurne chyba. Pochmurne lato, no dobra, niech będzie. Tata odjeżdża. Ja uciekam. Wychodzę po prostu. Wychodzę albo na desce leci, nie? Po prostu. Daughter, I never said I didn't love you. Powiedziałeś, że mnie nie kochasz. I said turn off your PlayStation, it's time for bed. It's not the same thing. Get in here. Wyprowadza się, tak? Pojechał!
Nara, nie kochasz mnie, to pa. Chcesz się ze mną ożenić? Nie. Ja też nie chcę. O! Złamała mu serce! Czekaj. I poszedł sobie. Sorry! Powiedziała na niego, jej! No nie no, mu serce złamała, a on se poszedł. Co po tym sorry? Za późno! Serca już nie poskładasz. Jakie to smutne było! Mama. No, who's this? Daddy. Taki sam! Who's that? Mama. Bo to jest ten, jak on ma. No książę. Książę, nie? Jest podobny, jest w gazecie. I gave my mini Karen a frozen meal right out the freezer and told her it's cooked. Listen to her sassy self. Okay, zamrożone, tak. It's cold. No, it's cooked. It's cold. Zimne. That's how it goes, it's cooked. A ona ma jeszcze tą Elzę. Królowa lodu, ja tak gdzieś zimne. No, that's... No, it's good, look, it just... Ile nie ma zębów trzech w ogóle z przodu. I told you. Mówiłam ci. Zimne. Ona nawet nie ma zębów. Karen a frozen meal right out the freezer. Ale królową lodu by chciała być, nie? Okej. I co? Podłoży? Dlaczego on to zrobił? No bo mama, nie wiem, nie zwracała na niego uwagi. Nie będziesz pedałować. Mały szatan. Czy ona przez okno nie wyleciała? W ogóle jak on ma koszulkę ubraną? Mi się wydaje, że chyba się nikt nim nie zajmuje. Mleko czekoladowe. To jest moje mleko. Czekoladowe, tak. It's okay. Nie pij nigdy mleka czekoladowego dziecka. No, I already knew he didn't drink it, so I put lacto. Lacto fever. To są środki przeczyszczające. Specjalnie dodał, powiedział, że mu wypije. Tak. Może to już się zdarzyło. O nie. Niezły prank. Hot chip challenge. Z młodym hot chip challenge. Patrz na jego minę. Nie, to jest jakieś inne uniwersum, nie? No. Stop exaggerating. Nie. Naprawdę wziął całego chipsa? Przecież to może go zabić. Koniec? Tak, to spakuj! Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki to jest ból! Nie polecam hot chip challenge'u. To jest... to nie dość, że jest ból. Ani Lil Nitro nie polecam. Ciężka sprawa, naprawdę. Jest nie do uniesienia. My jesteśmy po to, żeby za was spróbować i wam powiedzieć, tak, żebyście nie próbowali. A uwierzcie mi, że ten młody płakał i to bardzo długo. Jeżeli nie oglądaliście mojego odcinka z Hot Chip Challenge i z Gummy Bear Challenge, no to macie przypięte w karcie, więc obejrzyjcie, zróbcie odcinek. Uwaga, młody jedzie! Dlaczego?! Taki smutny! To w ogóle Polacy! Amelia and Zuzia! Pamiętajcie, nigdy nie stawajcie na nogi na końcu zjeżdżalni! Czemu te piłki są takie twarde, jakby wpadł, nie wiem, w cegłówki się pieprzył, patrz! Co na to? Te piłki nawet nie drgnęły! Jakieś mięciutkie z gąbki. Albo więcej po prostu ich. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu: nie skaczcie na banie, bo coś się stanie. Dobre. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych TikToków. No i oczywiście wpadajcie na kanał Krystiana. Zapraszam. A my widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Elko. Cześć.